na konferencji prasowej dotyczącej aktualnej sytuacji grudziąckiej komunikacji zbiorowej. Witamy pana prezydenta Gniazda Macieja Grabowskiego, przewodniczącego Rady Miejskiej pana Łukasza Kochowarowskiego, także wójta gminy Rozluźno pana Krzysztofa Kolesiaka oraz prezesa MZK pana Pawła Maniszewskiego. Oddaję głos panu prezydentowi. Szanowni Państwo, bardzo dziękuję za przyjęcie dzisiejszego zaproszenia na dzisiejszy briefing prasowy poświęcony komunikacji publicznej w Grudziądzu i gminie Grudziądz. W ostatnim czasie narosło wiele nieporozumień, ale także wiele emocji związanych z zmianami organizacyjnymi. Zmianami, które zostały wywołane zerwaniem porozumienia przez gminę wiejską Grudziądz, podjętą przez uchwałą Rady Gminy na wniosek wójta gminy Grudziądz. Chcielibyśmy podkreślić, ja bym chciał podkreślić, że to jest zerwanie współpracy po 20 latach. Przez 20 lat, ponad 20 lat podmiejskie gminy były obsługiwane przez nasz MZK. Ta współpraca w naszej ocenie była dobra, bardzo dobra. Większość gmin korzystających, mówię tutaj zarówno o gminie Roguźno, jak i o gminie Radzyń Chełmiński, była z tej współpracy zadowolona. To zerwanie nastąpiło bez wcześniejszych jakiejś komunikacji, bez wcześniejszych rokowań, bez wcześniejszej nawet informowania czy prezydenta, czy radnych naszej Rady Miejskiej o planach związanych z reorganizacją transportu publicznego w gminie. W jakiej sytuacji jesteśmy dzisiaj? Otóż w sytuacji takiej, że nasz przewoźnik, Miejski Zakład Komunikacji, został wykluczony z obsługi. Wydaje nam się, że takie działania były już wcześniej zaplanowane, dlatego że warunki, które zostały postawione naszej spółce, która notabene została zaproszona do świadczenia usług dopiero na początku grudnia, były nie do spełnienia. A co chciałbym podkreślić, zadanie zostało powierzone Arriwie bez przetargu. Zostało powierzone w oparciu o przyjęte kryteria, które naszym zdaniem budzą wiele, wiele wątpliwości. Co więcej, prowadzone negocjacje w mojej ocenie miały nieco charakter pozorny, dlatego że wiele działań, no nie chciałbym mówić tutaj o szczegółach, ale były to działania, mówiąc bardzo dyplomatycznie, bardzo, bardzo takie dziwne, chociażby przesyłanie draftu umowy w poranek sobotni. Więc po naszych wielokrotnych prośbach, prawie tygodniowych, aby taki draft umowy otrzymać. To, co chciałbym podkreślić, myślę, że jest rzeczą oczywistą, że dla mnie jako prezydenta miasta, ale także dla radnych Rady Miejskiej Grudziądza, najważniejszy jest interes mieszkańców i interes naszych spółek komunalnych. Interes mieszkańców został zabezpieczony, dlatego że utrzymaliśmy kursy do miejsc pracy naszych mieszkańców, a więc mówię tutaj do Białego Boru. Zwiększyliśmy od 1 stycznia liczby kursów, które funkcjonują na terenie miasta Grudziądza. Zadbaliśmy też o interes naszej spółki komunalnej. I to jest założenie mojej także prezydentury. Wspieranie naszych lokalnych spółek komunalnych, które są własnością wszystkich mieszkańców Grudziądza, tak jak jest MZK. I powtarzałem to wielokrotnie, nie widzę żadnych przyczynek, aby nasza spółka przewozowa była gorsza od spółki zewnętrznej, taką jaką jest Arriwa. A więc my jesteśmy zdziwieni, że po ponad 20 latach, podkreślam, to zadanie przewozowe zostało powierzone, nie w drodze przetargu, tylko powierzone z wolnej ręki w spółce zewnętrznej, a nasza spółka została z tego postępowania wykluczona. Co więcej, warunki, które zostały postawione, wykluczają w naszej ocenie także innych przewoźników lokalnych. To tyle tytułem wstępu. Poproszę teraz o zabranie głosu pana przewodniczącego Kośloca. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, podczas ostatniej konferencji prasowej w Urzędzie Gminy dużo zarzutów było kierowane w stosunku do mojej osoby, że to rzekomo ja byłem tym hamulcowym porozumienia, że ja doprowadziłem do tego, że do tej pory to porozumienie zostało podpisane.
jestem Państwu winny wyjaśnienie, co było powodem takiego, a nie innego zachowania z mojej strony i namawiania radnych do niezgadzania się na funkcjonowanie takiego układu komunikacyjnego na terenie miasta i gminy. Po pierwsze, w wyniku takiego układu komunikacyjnego mieliśmy dwóch beneficjentów. Pierwszym była firma Arriva, drugim wójt gminy Grudziądz, pan Andrzej Rodziewicz. Zaraz powiem dlaczego. Arriva, ponieważ jako przewoźnik byłaby w stanie przy tych rozkładach jazdy i przystankach, które by miała mieć udostępnione, zabrać od 20 do 30% dochodów ze sprzedaży biletów, a to jest cirka, można szacować, 2-3 miliony złotych rocznie. 2-3 miliony złotych rocznie to są 2 albo 3 nowe autobusy dla MZK. Na to nie było naszej zgody. Natomiast jeżeli chodzi o stronę Urzędu Gminy, na czym zyskiwali? No zyskiwali przede wszystkim i zyskają na tym, że mają dofinansowanie od pana wojewody i od pana marszałka. To jest kwota, przypuszczam, cirka milion złotych i nie dziwię się wójtowi, że chciał iść w tym kierunku. Ale w naszej ocenie równie dobrze realizować to zadanie zamiast Arriwy mogła nasza spółka miejska MZK, no ale działania, tak jak prezydent wspomniał, które w mojej ocenie były tylko pozorowane, w zasadzie doprowadziły do tego, że tajemnicą Poliszynela było w mieście to, że Arriva będzie tym przewoźnikiem, a MZK może o tym pomarzyć. Ja w tym momencie tylko tyle. Dziękuję. Gmina Rogóźna jest najmniejszym samorządem, który współpracuje z gminą miasta Grudziądz, jeśli chodzi o komunikację publiczną. Współpracujemy od 2013 roku i tak naprawdę nasza współpraca oparta w głównej mierze o drogi powiatowe jest też odpowiedzią możliwości budżetowych, jakie nasz samorząd ma i uważamy, że tak naprawdę jesteśmy tutaj, chcemy współpracować z partnerem sprawdzonym w postaci Miejskiego Zakładu Komunikacji. Wszelkiego rodzaju sprawy związane ze zmianą rozkładów jazdy na bieżąco mamy możliwość monitorowania, jak i również korygowania. Nieco dziwię się, tak szczerze mówiąc, koledze wójtowi Andrzejowi Rodziewiczowi, który wypowiedział dotychczasowe porozumienie, mówiąc, że dba o interes swoich mieszkańców. Samorząd ma to do siebie, szanowni państwo, że należy współpracować i nie wszystko jest w stanie przeliczyć na pieniądze. Wypowiadając umowę, zapomniał o pewnej kwestii, chociażby o linii numer 5, która przebiegała przez jego również teren. I tak naprawdę wypowiedzenie przez niego umowy doprowadziło do tego, że nasz samorząd musiałby dołożyć 80 tysięcy złotych do funkcjonowania tejże linii, co tak w skali, tutaj obrazując może do możliwości budżetowych budżetu gminy miasta Grudziądz, to jest mniej więcej kwota 2,5 miliona złotych, gdyby musiał pan prezydent dołożyć do funkcjonowania komunikacji publicznej rocznie w mieście. Dotychczasowa współpraca, jak wspomniałem, jest dobra. Będziemy w przyszłości również współpracować, aczkolwiek też myślimy o jej rozwoju i być może o jakichś innych alternatywnych jej możliwościach i formach współpracy. Dziękuję. Dziękuję. Panie prezesie, jeszcze kilka słów. Pytaliście państwo, ja na koniec tej konferencji zrobiłem takie zestawienie papierowe, dam każdemu z państwa do ręki. Co było tym powodem formalnym, że nie mogliśmy w tych negocjacjach uczestniczyć do końca? Formalną przeszkodą było to, że gmina nie dopuściła naszych autobusów, które do tej pory jeździły po gminie, głównie ze względu na ilość miejsc siedzących. Był tam taki dosyć rygorystyczny zapis dotyczący 50 miejsc siedzących. My tego zapisu nie spełniamy. No i niestety mimo prób negocjacji czy z panem wójtem, czy z zastępcą pana wójta, tego zapisu nie udało nam się skorygować i ten zapis nas wyeliminował z tych negocjacji, dlatego podziękowaliśmy, żeby też nie blokować tego procesu, ponieważ gmina deklarowała, że tego parametru nie rozróżni w żaden sposób. Dotychczasowa współpraca z gminą w mojej ocenie układała się bardzo dobrze, tym bardziej, że pan wójt doskonale zna i naszą spółkę, i nasze parametry, i to w jaki sposób działamy, korzysta do dzisiejszego z naszego PROK-u w ramach porozumienia międzygminnego, które jest jeszcze aktywne pomiędzy gminą, miastem Grudziądz a samą gminą. I szczerze mówiąc, ta sytuacja, w której zostaliśmy zaproszeni do negocjacji dopiero w grudniu, była dla nas dużym zaskoczeniem, tym bardziej, że już mniej więcej w połowie roku mówiło się o tym, że tym przewoźnikiem na rok 2021 będzie niestety firma prywatna.
Mimo starań z naszej strony, żeby dopasować tą ofertę przewozową, zrobiliśmy własną umowę. Wystosowaliśmy pomysł dotyczący podtrzymania porozumienia na rok 2021, przynajmniej na ten początek, żeby nie prowadzać chaosu w miesiącach właśnie teraz związanych z pandemią. Gmina nie wyraziła zgody na to, żeby to porozumienie podtrzymać na pierwszy kwartał roku 2021. Tyle ode mnie.